Proszę Państwa, mamy ryby. Można powiedzieć, polskie ryby z polskiego stawu. No i co w tym dziwnego, no nie? Że dlaczego akurat te polskie i inne nie? Proszę Państwa, dlatego, że po pierwsze te stawy są od roku 1924 tutaj na majątku Maryland. Po drugie, że ryby te nigdy, a szczególnie tutaj proszę karpie, nie są żywione jakimiś tam granulatami, nie wiadomo czym, dodatkami. Oni w ogóle kilograma żadnej paszy nie dostały. Po prostu zbiornik przepływowy, odpowiednia obsada i ryby po prostu w sposób naturalny rosną. No i zresztą jak smakują, to nie muszę mówić, trzeba posmakować po prostu. Karpie to są takie prosiaki ze stawu. Najlepsze są, kochani, wędzone. One są już dosyć fajne, tłuste. Zobaczcie, żadnej paszy sztucznej nie dostają, a potrafią być tłuste. Czyli na normalnych zbiornikach naturalnych mogą, które jest żyznym zbiornikiem, mogą się odżywić, mogą się wyhodować. No oczywiście szczupaczki, które podobnie jak szczupaczek, jako drapieżnik wcina taką zdrową rybkę, no to szczupaczek, no to jest zdrowy. A ktoś, kto to je, na pewno zdrowym będzie. Bo to jest, kochani, ważne. Nie jest ważne też, co wcinamy my. Tak jak my jesteśmy jak ten szczupaczek, no nie? Szczupaczek też musi coś kogoś wciąć, my też podobnie. I ważne, żebyśmy wszyscy byli, kochani, odpowiednio zdrowi. Polecamy hodowlę, szczególnie tradycja wielowiekowa hodowli polskich karpi, ale jeszcze raz powtarzam, karpi, które... Tym jest karp, czym po prostu, czym się żywi, co je, więc w Polsce powinniśmy też dbać o naturalną karmę, naturalną hodowlę naszego karpia. Zresztą, no, jak być Polakiem i nie jadać dobrych polskich karpi, no to chyba najwyższy przejaw, kochani, patriotyzmu. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że nasz rynek pod każdym względem właśnie ryb słodkowodnych jest rynkiem, który podlega tym tak zwanym sieciówkom, czyli tak samo niszczony jak w każdej innej dziedzinie. Natomiast zostałem zaproszony w jedno miejsce, gdzie sklep rybny, no nie taki powiedzmy markowy, w odpowiednim miejscu, już nie będę tego mówił. No i proszę Państwa, zamiast tam tego typu szczupaki, karpie, tołpygi, a przejdźmy tutaj, o, tutaj mam tego typu nasze karpiki przygotowane już, no nie, zamiast tego typu, wypatroszony tam, zamiast tego typu mieliśmy ryby, no to tam były łososie, jakieś tam cuda niewidy, te które się gdzieś nie wiadomo czym żywią po tych dziwnych azjatyckich i innych zbiornikach. Więc szanowni Państwo, też dopatrzmy tego, byśmy, ale to my jako konsumenci, to też nasza odpowiedzialność jest tutaj bardzo wysoka, byśmy dopatrzyli i szukali, prosili naszych sprzedawców, nasze sklepy, a szczególnie te niby tak zwane markowe, żeby znajdował się dobry karp, dobra ryba, szczupak, tołpyga, amur, ale z polskich hodowli odpowiednio żywionych.